Cześć, tu Jacek Brzozowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Stefan Grabiński. Osada Dymów. Część pierwsza. Odbiwszy od lądu w San Francisco, statek nasz pożeglował w kierunku północnym, prując wzdłuż wybrzeża spokojne fale Wielkiego Oceanu. Minęliśmy końcowy cypel Kalifornii i płynąc równolegle do poszczerbionych łańcuchów gór nadbrzeżnych, zapuściliśmy się w kręty labirynt archipelagu Księcia Wali. Ponieważ parowiec zmierzał dalej na północ, my zaś chcieliśmy wylądować w kraju czerwonoskórych Tlingitów, przeto wysiadłem wraz z towarzyszami w porcie na wyspie Królowej Karoliny, by tu zaczekać na przygodny statek kursujący między wyspą a wybrzeżem. Przerwę w podróży wyzyskaliśmy nader pożytecznie, załatwiając w składach portowych cały szereg zakupów, które wypełniły wybornie luki w ekwipowaniu niezbędnym dla poszukiwaczy złota. Ben Hedding, mój przyjaciel i jedyny towarzysz awanturniczej wyprawy, okazał teraz swój spryt i praktyczność Yankeesa, który w miejscowości widzianej po raz pierwszy w życiu znalazł się od razu jak w najludniejszej dzielnicy rodzinnej Filadelfii, gdzie spędził większą część niespokojnego żywota. Szczęście nam sprzyjało, bo w niespełna 4 godziny po odjeździe parowca odpływał ku lądowi mały kupiecki bryg naładowany wyrobami skórzanymi tubylczego szczepu hajdach. Załoga była nieliczna i prócz kilku krajowców w fantastycznych strojach indiańskich nikt nie wsiadł na statek. Dlatego kapitan nie czynił nam trudności i za mierną zapłatą zabrał ze sobą na pokład. Przed wieczorem wysiedliśmy w małej przystani, jednym z tych zacisznych ustroni, w które obfituje wydłużony pas brzeżny, zamieszkany przez plemię Tlingitów. Odtąd mieliśmy odbywać dalszą drogą pieszo, przedzierając się przez niebotyczne góry i dziewicze puszcze i bory Ameryki. Celem naszej wyprawy był złoty piasek. Straciwszy niemal doszczętnie całą fortunę, w ryzykownym przedsięwzięciu uległem namowom Bena, by szukać szczęścia w awanturniczej wyprawie po złoto. Chociaż zasadniczo nie pochwalam rodzaju zdobywania majątku, przecież ustąpiłem pod naciskiem okoliczności, zmuszony do powzięcia szybkiej, a stanowczej decyzji. Przeszedłszy ziemię Tlingitów, przebyliśmy wąską przełęcz Mentasta, skierowując bieg wycieczki ku złotonośnym rzekom Yukon i Tanana, w pas pograniczny między Kanadą angielską a południowo-wschodnią połacią Alaski. Kraj pierwotny, mało przez podróżników zbadany, a bogaty. Trudności piętrzyły się w miarę, jak zapuszczaliśmy się w głąb dziedziny wojowniczych Altapasków. Plemię to dzikie, łączące w charakterze cechy Indian Ameryki Środkowej i swych pobratymców północno-zachodnich, usposobione było dla białych intruzów nieprzychylnie i należało się mieć na baczności, by nie wpaść w jaką pułapkę. Zwłaszcza szczep Chiperesów i tzw. Yellow Knivesów, czyli żółtych chłopów, dawał się niejednokrotnie białym osadnikom dobrze we laki. Osady z kwaterów, naokoło skąpo rozrzucane,
nie używały dostatecznej obrony. Milami ciągnęły się głuche bory jaworowe, podszyte leszczyną, splątane dzikim powojem, bez ścieżek, bez przesieczy. Czasem ni stąd, ni zowąd można się było natknąć na indiańską wieś, zapadłą wśród leśnej głuszy, dziką, rozbrzmiewającą tonami bojowej pieśni lub zawodzącą skargami pogrzebowych płaczek. Parę razy ledwo z życiem uszliśmy przed pogonią zezowatych kuczimów, kiedy indziej znów cudem tylko udało się wymknąć z niewoli u zajadłych bobrowców. Dużą pomoc stanowiła osoba Hedinga, znanego w tych stronach od lat pod przydomkiem Szarego Oka. Ben pozostawał w przyjaznych stosunkach z dowódcami kilku plemion tubylczych, zaskarbiwszy sobie ich życzliwość na wyprawach łowieckich lub w walkach z wrogimi sąsiadami. Mimo to przedzieranie się przez puszczę było trudne i niebezpieczne, gdyż na każdym kroku czyhały nie zawsze miłe niespodzianki. Wreszcie dotarliśmy w okolicę Tanany, względnie jednego z jej bocznych dopływów. Po zbadaniu koryta rzeczki i sąsiedniego terenu uznał Ben miejsce za nader odpowiednie do poszukiwań złotego piasku. Nie tylko fale wyrzucały go dość obficie, lecz i uwarstwowienie brzegów pozwalało na domysł, że w okolicy znajdują się pokłady cennego kruszcu. Postanowiliśmy więc zatrzymać się. Rozbiliśmy namiot, rozłożyli potrzebne narzędzia, a przede wszystkim urządziliśmy tuż nad rzeką wygodną puczkarnię. Naokoło było dziko i zacisznie. Jak okiem sięgnąć, lasy, olszynki, gaje, wszędzie bory, dąbrowy, leśne zapusty. Opodal naszej samotni, rozlewające spokojne wody jeziora odbijały wiernie kontury nadbrzeżnych jesionów i grabów. Lśniło w skwarze południa szybą gładką, zielono-złotą. Wśród pni brunatnych, ciemnoszarych lub biało-srebrzystych rozkwitał tu i ówdzie czerwony uśmiech jarzębiny. Przeorywał przez tworza płochliwy lot cyranki, brzęczał mrukliwy chór komarów lub wędrowna drużyna pszczół w drodze do dzikiej barci. Czasem wyglądały spoza leśnych zasieków chytre oczy lisa. Zerknął drapieżny żbik. Czasem poprzez gąszcz leszczyny zarysował się smukły profil sarny. Godziny płynęły cicho, spokojnie. Dojrzewały upalne południa, chłodzone chwiejbą drzewnych szczytów. Uczucie niezmiernej ulgi szło od głuszy lasów, wionęło z cienistych głębin. Praca postępowała raźno. Odcięliśmy dwiema poprzecznymi groblami część koryta, aby powstały w ten sposób rząb wody poddać parowaniu. Jednocześnie przepuszczało się wartki nurt przez puczkę. Eksploatacja okazała się wkrótce nader wydatna, zwłaszcza gdy idąc za trafną radą Beni, przeprawiliśmy się na drugi brzeg i zaczęliśmy kopać w ziemi. Żmudną dość pracę urozmaicały wyprawy myśliwskie, konieczne do zaopatrzenia naszej kuchni w zwierzynę. Uzbrojeni w strzelby, wybieraliśmy się na dzień lub dwa w głębię puszczy. Okolica była najzupełniej dzika, nigdzie ani śladu ludzkiej stopy. Bywały komysze, niedostępne, do których nigdy ani promyk słońca nie zaglądał. Ponure zaułki leśne, gdzie od prawieków człowiek nie zawitał, zasieki zawalone butwiejącymi kłodami, zaryglowane obalinami odwiecznych cedrów. Zamczyste, mchem zasnute na głucho zastrzały. Nurzaliśmy się w puszczy ogromnej, bezludnej, bez krańca. Pewnego razu, wymijając jeden z takich ostępów, uczuliśmy nagle silny swąd, a wkrótce potem Ben, idąc w kierunku woni, wskazał na kłęby popielatego dymu, przewalające się przez ścianę stuletnich dębów. Byliśmy w pobliżu jakiejś osady. Należało być ostrożnym. Po cichu, skradając się, zagłębiliśmy się w starodrzew, by niebawem przekonać się, że dębina urywała się, rozwierając w szeroką, jasną polanę. Stamtąd szły dymy. Przykucnęliśmy za ostatnimi pniami i zapuściliśmy ciekawe spojrzenie w tamtą stronę.
Po gładkiej, krótką trawą zarosłej równinie, którą zewsząd okalały niebotyczne ściany borów, wałęsały się szare słupy dymu. Były gęste i tak przysłaniały sobą wszystko, że zrazu nie można było dostrzec, gdzie miały źródło. Wygląda, jakby się paliło, szepnąłem na ucho Benowi. Tak, lecz nigdzie nie widać płomieni. Zresztą czulibyśmy spaleniznę i skwar żaru. Tymczasem jest tylko swąd. I nie słychać trzasku ognia. Dymy snują się cicho i jednostajnie. W tej chwili silniejszy powiew wiatru skierował je w stronę nam przeciwną. Dymy pochyliły się zgodną falą na wschód i wtedy dopiero ujrzeliśmy parę indiańskich chat, przez których szczytowe otwory przedostawały się miękkie, popielate kłęby. Lecz wnet przesłoniły obraz powrotne kolumny. Perłowo-szare, ich cielska spowiły znów zwartym splotem drewniane sadyby. Jak przez mgłę, tylko zamajaczyło jeszcze parę cedrów, strzelających w różnych odstępach ponad posowami domów. Zastanowiła nas ogromna, bezwzględna cisza panująca w osiedlu. Ani jeden głos ludzki nie dochodził z tamtej strony. Co licha, mruknął Heading, pochylając się ku mnie. Osada sprawia wrażenie wymarłej. Nie widać ani jednej ludzkiej twarzy, czyżby jaka opuszczona wieś, a może mieszkańcy wyszli na wyprawę wojenną? W takim razie pozostaliby przynajmniej starcy, kobiety i dzieci. Tymczasem tam zdaje się być pusto najzupełniej. Nie można tego utrzymywać na pewno z daleka, zważ na to, że obecność ludzi mogą nam zatajać rozwieszone po całej okolicy dymy. Może... Ben przyznał mi po namyśle rację, skoro dymy muszą być i ludzie. Zbliżmy się trochę do tego oparzeliska. Może dowiemy się czegoś dokładniejszego. Ostrożnie, bez szelestu, zaczęliśmy pełzać od krzaka do krzaka, nasłuchując co chwila, czy jakiś podejrzany szmer nie odezwie się stamtąd. Lecz wkoło panowała głucho niema cisza, spętana przegubami dymów. Tak czołgaliśmy się do najbliższej chaty. Ben wcisnął się cały w rosnącą opodal leszczynę, a ja przypadłem tuż za węgłem domu. Wypatrywaliśmy powoli szczegóły miejsca. Bez przerwy wysnuwające się z wnętrza chat dymy przesłaniały widok, nie pozwalając na przegląd całości. Trzeba było obraz uzupełniać fantazją, dotwarzać domysłem, sprawdzanym w miarę, jak odcięte to tu, to tam dymne runa odkrywały przytajoną dotąd resztę. Chata, stanowiąca nasz punkt oparcia, była, zdaje się, jedną z kilkunastu, które wiankiem w odstępach znosiły się na szerokim toku. Cała przestrzeń dookoła była pusta i jałowa. Ani jedna trawka nie odcinała się świeżą zieleniną na suchym, piaszczystym żwirowisku gruntu. Tylko prawdopodobnie już za linią chat na tle głębokiego błękitu wynurzały się od czasu do czasu smukłe cedry, rzeźbiąc się na podniebnym przestworzu. Na tle bezwzględnej ciszy miejsca dziwnie występowały kotwujące, bezustannie skręty dymów. Brak zupełnie ludzkiego życia pozostawał w szczególnym rozdźwięku z ruchem ich zwiejących, to znów rozprzężających się pierścieni. Skinąłem na Bena i ostrożnie wypełznąłem pod próg chaty. Tu oglądnąłem się za towarzyszem. Gęsty tuman oderwany skądś od boku chałupy wlókł się za mną po ziemi i zasłonił mi Headinga. Dopiero po dobrej chwili uczułem jego rękę na ramieniu. Dym się setnie. Mgła jak w porcie lub na szczycie Blackburna. Pst! Zaglądnijmy do wnętrza. Zajrzeliśmy, wychylając głowy ponad próg. Klepisko chaty stępowało paru stopniami w czworokątny środek, wyłożony kamieniami i gliną. Było to ognisko. Stamtąd szedł w górę prostopadle gruby na szerokość człowieka słup dymu. Wsiąkał w otwór u góry i przedostawał się na zewnątrz. Jedna jedyna izba była całkiem pusta.
Na ścianach wisiały tylko skrzyżowane tomahawki, pera zniszczonych mokasynów i jakieś wypłowiałe trofea wojenne. Spojrzeliśmy na siebie zdumieni. Gdzie mieszkańcy? Ktoś chyba musiał rozniecić ogień w palenisku. Może są w którejś z sąsiednich chat? Wiedzeni mimowolną ciekawością, rozeszliśmy się w przeciwnych kierunkach, by podkraść się, każdy z osobna, pod najbliższą lepiankę. W razie najlżejszej poszlaki niebezpieczeństwa, zagrożony miał dać sygnał przeciągłym gwizdem. Czołgałem się na kolanach, przystając co parę stóp. Między jedną chatą a drugą prowadził jakby wąski deptak, ubity z piasku i żwiru. Podobne ścieżynki szły od chat rozmieszczonych na obwodzie koła, promienisto ku środkowi. Zapewne sadybie naczelnika, która była zarazem domem narad. Lecz przypuszczalnej wietnicy na razie nie widziałem. Środek osady pogrążony był na głucho w dymnej poczmie, w prawdziwym morzu mgieł. Tak dotarłem do drugiej chaty. I tu, po oględnym rzucie oka zapuszczonym we wnętrze, przekonałem się, że izba jest pustą. Tylko w palenisku po środku pełgotał ogień zarzęgnięty nieznaną ręką. Złożone w stos cedrowe bierwiona i wyschłe pręty leszczyny tliły się kopcącym płomieniem. Stąd wywiązany dym kłaczasty, kosmaty dźwigał leniwo swój ciężki, ospały odwłok pod powałę i przewalał się dymnikiem przez dach. Znużony zapaliłem fajeczkę u ogniska i usiadłem na krótki spoczynek u wejścia. Tu było trochę rzeźwiej, chociaż nie widziałem nic już na parę kroków przed sobą. Pociągając fajki, przyglądałem się drewnianemu słupowi wbitemu w ziemię tuż przed otworem chaty. Był to czworogranny pal totemowy z powyrzezanymi znakami kultu, które pokrywały go od dołu do góry. Podobne słupce widuje się nieraz po wsiach indiańskich i obeznany już byłem dość z dziwacznymi figurami totemów, czyli świętych stworzeń, od których pewne szczepy wywodzą swe pochodzenie. Lecz totem osady, w którą mnie zapędził obecnie przypadek, tak dalece odbiegał od przeciętnego typu, że przechodziłem ze wzrastającą wciąż uwagą tajemnicze jego runy. Uderzał brak rodowego zwierzęcia lub rośliny, które stale występują na podobnych stelach. Natomiast powtarzał się często wizerunek kłębiącego się słupa dymu. Nie mogąc rozwiązać tajemniczego pisma, ruszyłem po omacku ku trzeciej z kolei chacie. Lecz i tu nie zastałem nikogo. Tylko ognisko dymiło się jak w dwóch poprzednich. Nieobecność mieszkańców uspokajała, zapewniając bezkarne wałęsanie się po zagrodzie. Równocześnie jednak budziła szczególne zaciekawienie, niepozbawione odcienia lęku. W izbach nie było żadnych naczyń ani śladu jakiejkolwiek strawy przeznaczonej na warzę. Zresztą ognie rozłożone po paleniskach nie płonęły jasnym, jarkim płomieniem, raczej tliły, dusząc się pod stosem liści i mokrych gałązek. Miało się wrażenie, jak gdyby zapalono je tylko po to, by wytwarzały owe tumany dymów przewijające się pomiędzy chatami. Dziwna osada, pomyślałem, ruszając na dalsze zwiady. Teraz powiał mi na twarz silny, ciepły prąd i równocześnie oślepiła mnie szara fala mgły. Przetarłem oczy i przedzierałem się dalej przez mleczne złoża żywiołu. Tak wędrując w pomroce z wyciągniętymi jak ślepiec rękoma, przeglądnąłem jeszcze trzy następne domy, by przekonać się, że nigdzie nie ma żywej duszy. Wszędzie zastawałem tylko puste izby i zagadkowe ogniska. W połowie drogi od chaty szóstej do najbliższej z rzędu usłyszałem nagle cichy świst. Ben dawał znać o sobie. Odpowiedziałem natychmiast w podobny sposób i w chwilę potem spotkaliśmy się. Teraz raźniej nam było jakoś razem w tym dziwnym miejscu. Z rozmowy prowadzonej szeptem dowiedziałem się, że i on przejrzał po kolei sześć domów i doszedł do wyników identycznych z moimi.
Byliśmy zatem w jakiejś osadzie opuszczonej, zdaje się, przez mieszkańców, którzy w niewiadomym celu pozapalali na odchodnym ogniska we wszystkich chatach. Staliśmy otuleni mgłą, ledwo widząc jeden drugiego, niepewni co począć. Porzucić osadę i pójść dalej, czy też zaspokoić ciekawość i czekać na ewentualny powrót dzikich. Heading, jako człowiek praktyczny, nie chciał tracić czasu na bezcelowe, być może czekanie i raził pierwsze. Co do mnie, wolałem tu zostać w nadziei, że po wypaleniu się ognisk odczytam i zrozumiem owe znaki totemiczne na słupach wchodowych, które tak mnie zastanowiły. Odezwały się dawne zamiłowania etnografa i zapamiętałego badacza kultur pierwotnych, dociekania naukowe z lat ubiegłych, których niestety nie mogłem kontynuować z powodu trudnych warunków życiowych. Zdaje mi się, szepnąłem wstrzymując Bena, który już zamierzał wymknąć się poza obręb wsi, że nie oglądaliśmy wszystkich chat. Jak to? Przecież widocznie rozmieszczone są na obwodzie koła. Ty przejrzałeś jedną jego połówkę, ja drugą. Najlepszym dowodem, że zeszliśmy się po półgodzinnych zwiadach z dwóch stron przeciwnych. Zapominasz o środku osady, w którym zapewne stoi dom naczelnika. Nie widać go stąd, bo obwód koła dość duży, a dymy w centrum, jak gdyby najgęstsze. Że tam coś być musi, o tym świadczą drożyny biegnące w tym kierunku od chat. A, może masz słuszność, odparł na pół przekonany. Rzeczywiście, ja zauważyłem te ścieżki. Jeśliż już tak bardzo ciekaw, to możemy zbadać i środek, tylko żwawo naprzód, bo pora już spóźniona i trzeba wracać do siebie. Psst, ostrzegłem go. Mówisz za głośno. Kto wie, czy właśnie tam nie spotkamy zgromadzonych na naradę mieszkańców? Może wieś odbywa dziś jakiś wiec przedwojenny? Ben umilkł i cicho posuwaliśmy się jednym z chodników co parę minut, badając grunt, by przez pomyłkę nie wrócić znów na linię obwodu. Tak postępowaliśmy przez dobry kwadrans. Głucha cisza szła nam naprzeciw. Do diaska, mruknął pod wąsem zniecierpliwiony Ben. Tam nic nie ma. Po jakiego licha było pchać się w tę oćmę? Z pewnością minęliśmy już środek i zbliżamy się znów ku obwodowi. W odpowiedzi zamajaczyło coś czarnego o parę kroków. Ścisnąłem ramię Headinga, wskazując mu ciemny kontur. Rzuciliśmy się na ziemię, by resztą przestrzeni oddzielającej nas od budowli przeczołgać na kolanach. Muzyka Dark Fantasy Studio i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.